prezentację na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W naszej dzisiejszej uroczystości uczestniczy pan Marek Harzewski, burmistrz miasta Malborka. Narodowej to dzień szczególny. To święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ale i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do złożenia wszystkim nauczycielom podziękowań i nagród za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów uczniów. W tym miejscu o zabranie głosu proszę pana Marka Harzewskiego, burmistrza miasta Malborka, gospodarza dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Szanowne panie, szanowni panowie, będący w znaczącej mniejszości na tej sali, bardzo serdecznie witam. Z wielką przyjemnością witam przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych reprezentujących malborską oświatę, szeroko rozumianą. Spotykamy się dzisiaj z okazji Dnia Nauczyciela, albo bardziej formalnie rzecz biorąc, Dnia Edukacji Narodowej, święta, które obchodzimy od 46 lat. Zostało ono ustanowione na pamiątkę wydarzeń sprzed 245 lat, czyli powołania Komisji Edukacji Narodowej. Jak mówią historycy, było to pierwsze Ministerstwo Oświaty w Europie i trzeba, patrząc z historycznego punktu widzenia, oddać ówczesnym politykom, że byli osobami oświeconymi, widząc, jak ważne dla istnienia Rzeczypospolitej, dla jej rozwoju jest wychowanie młodego pokolenia, jest, jak to wtedy mówiono, młodzieży chowanie. I myślę, że w tej chwili dla nikogo już nie ma wątpliwości, że wychowanie, wykształcenie młodego pokolenia decyduje o rozwoju, decyduje o przyszłości i naszej ojczyzny, ale decyduje również o rozwoju i przyszłości tej naszej małej ojczyzny, naszej lokalnej, naszego Malborka. Dlatego pozwólcie państwo, że na ręce wszystkich państwa złożę serdeczne podziękowania i gratulacje za to, co robicie dla malborskiej oświaty, za to, co robicie dla wszystkich młodych ludzi, którzy korzystają z naszego systemu oświatowego Malborka. To, że to kształcenie jest ważne dla naszej lokalnej wspólnoty, pozwolę sobie na taki krótki osobisty wątek. Otóż pani dyrektor patrzy na panią dyrektor Orgelową 3 dni temu Szkoła Podstawowa nr 8 obchodziła swoje 60-lecie i tam z racji tego, że była przeprowadzana termomodernizacja, to jak jest jakiś remont czy budowa, nie obejdzie się bez przecinania wstęgi, jak to w życiu politycznym bywa. Ja miałem okazję przecinać ten wstęg z panią dyrektor i z Arkiem. Mówię celowo imieniem, a nie pełnym nazwiskiem, dlatego że Arek to mój uczeń. Uczyłem go w technikum, ale wcześniej był uczniem Szkoły Podstawowej nr 8. Skończył Szkołę Podstawową nr 8. Skończył technikum, skończył studia, założył firmę budowlaną i wygrał przetarg na modernizację szkoły, której był uczniem. Także dla niego to też wyjątkowe wydarzenie. Mówił, że jak chodził po tych pomieszczeniach, w których właśnie wykonywał tą termomodernizację, to przypominał sobie te czasy spędzone w tej szkole. To też pokazuje, jak ważne jest to kształcenie dla budowania tej naszej małej ojczyzny, dla budowania tej naszej tożsamości. Szanowni państwo, pozwólcie, że
Oczywiście w sposób szczególny pogratuluję wszystkim tym, którzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej już otrzymali nagrody, czy ministerialne, kuratoryjne, czy dzisiaj otrzymają nagrody burmistrza miasta. Ale myślę, że to oczywiście nagrody ważne, ale składając Wam życzenia, chciałbym Wam życzyć, żeby było w Waszym życiu jak najwięcej takich nagród, które dla mnie zawsze jako nauczyciela były najważniejsze, czyli wdzięczności dorosłych już byłych uczniów. To chyba nie ma przyjemniejszego momentu, kiedy spotyka się właśnie już takiego dorosłego, na przykład 40-latka w tej chwili i on wyraża wdzięczność za te lata, które spędził w szkole. Już w pełni przemyślał to, jak było w tej szkole, co tej szkole zawdzięcza. I takich spotkań, takiej wdzięczności życzę Państwu jak najwięcej. Jeszcze raz gratuluję. Życzę, żeby dalsze lata pracy w oświacie przynosiły Wam i satysfakcję, i zadowolenie. I te wszystkie dobre słowa, które kieruję do Was, proszę, abyście zanieśli do swoich jednostek, przekazali swoim koleżankom i kolegom pracującym w tych jednostkach, a jest ich około 500 osób na polskim oświacie pracujących, więc jest to znacząca grupa, która decyduje o przyszłości tego miasta. Powiedziałem, że oświata jest bardzo ważna, że edukacja jest bardzo ważna, więc jeszcze ważniejsi są ludzie, którzy tą oświatę i edukację wprowadzają. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie witam bardzo ważnych ludzi, którzy zaszczycili dzisiaj obecnością Urzędu Miasta. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla całego środowiska szkolnego, pedagogicznego, z przedszkoli, żłobka, wszystkich środowisk oświatowych w Maroku. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, naszą dzisiejszą uroczystość uatrakcyjni występ dzieci z przedszkola nr 10 w Maroku. Dzieci do występu przygotowały pani Mariola Lange i pani Justyna Matysiak. Szanowni Państwo, jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi, uczenie się. Myślę, że dzisiejszy występ będzie do tego okazją. Thank you.
Powiemy wierszyk jeszcze. A inne, a poczekamy aż Pani z tym Panem. Życzymy Panom i Panom, jak nikt nie życzy spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, szczęścia i słodyczy. I życzymy, tak jak życzy dobra wróżka, by spełniły się życzenia płynące z naszego serduszka. Uwaga. Yeah.
bardzo serdecznie dziękujemy. Otóż pani Lidia Krzyżosiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Walborku otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale za długoletnią służbę otrzymali. Medal Złoty pani Jolanta Sieger, Szkoła Podstawowa nr 2. Srebrny medal pani Aleksandra Konopko, Szkoła Podstawowa nr 3. Srebrny medal pani Joanna Pichlak, Szkoła Podstawowa nr 5, również z tej szkoły pani Iwona Pałka. Natomiast odznaczenia resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej w formie medalu Komisji Edukacji Narodowej otrzyma pani Elżbieta Kazimierczyk, Szkoła Podstawowa nr 2, pani Małgorzata Budzyńska, Szkoła Podstawowa nr 3, pani Patrycja Kozłowska, Szkoła Podstawowa nr 3, pani Beata Nagrodzka, Szkoła Podstawowa nr 5, pani Agnieszka Nowicka, Szkoła Podstawowa nr 5 i pani Bożena Sobun, Szkoła Podstawowa nr 5. W formie tylko przypomnienia trzeba złożyć też szczególne wyrazy uznania dla tych nauczycieli. Natomiast formą podziękowania dla nauczycieli w mieście Malborku są nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miasta corocznie. Jest to uchwała Rady Miasta Malborka z 2009 roku. W bieżącym roku nagrodę z rąk pana Marka Harzewskiego, burmistrza miasta Malborka i pani Ewy Dąbrowskiej otrzyma 20 nauczycieli. Oraz dyrektor placówek oświatowych. To tendencja rosnąca, zważywszy, że w 2017 roku nagrodę otrzymało 17 nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Zapraszam pana burmistrza i panią sekretarz do wręczenia nagród. Natomiast nagrodzonych proszę kolejno o wystąpienie i pozostanie celem wykonania pamiątkowego zdjęcia. W 2018 roku nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymują. Zaczniemy od przedszkoli podległych miastu Malbork. Pani Agata Pomianowska, przedszkole nr 5. Serdecznie zapraszam. Pani Justyna Grzybińska, przedszkole nr 8. Pan Tomasz Łzyk, szkoła podstawowa nr 1. Pani
Pani Marlena Glosa, Szkoła Podstawowa nr 1. Pani Iwona Domagała, Szkoła Podstawowa nr 2. Pani Małgorzata Madej, Szkoła Podstawowa nr 2. Pani Irena Terkowska, Szkoła Podstawowa nr 3. Pani Magdalena Brzezińska-Maj, Szkoła Podstawowa nr 3. Pani Katarzyna Patrycja Tomasik, Szkoła Podstawowa nr 3. Pani Alina Świdza, Szkoła Podstawowa nr 5. Pani Joanna Pichlak, Szkoła Podstawowa nr 5. Pani Celina Kraszewska, Szkoła Podstawowa nr 5. Pani Elżbieta Sumowska, Szkoła Podstawowa nr 5. Pan Mariusz Dudek, Szkoła Podstawowa nr 6. Pani Bożena Zalewska, Szkoła Podstawowa nr 6. Pani Małgorzata Czajkowska, Szkoła Podstawowa nr 8. Pani Marzena Głowacka, Szkoła Podstawowa nr 8. Pani Aleksandra Węgrecka, Szkoła Podstawowa nr 8. Pani Luba Basiak-Deptuła, Szkoła Podstawowa nr 9. Pani Bożena Wereszczyńska, Szkoła Podstawowa nr 9. Zapraszam Państwa do wspólnego zdjęcia pamiątkowego z dyrektorami szkół. Też zapraszam, oczywiście zapraszamy. Nie,
teraz jest za mały.
Witam dyrektorze. Serdecznie jeszcze raz Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.